To słowo kieruję teraz do tych mężczyzn, którzy wyszli po modlitwę a propos charakteru, z tym, że sobie nie radzą. Którzy z was, wstańcie proszę, którzy z was wierzycie, że coś wzięliście dzisiaj? Wstańcie. To jest indywidualne pytanie. Czy wierzysz w to, że dzisiaj coś wziąłeś? To bardzo dobrze, ponieważ stójcie jeszcze. Zmiana charakteru nie następuje przez nałożenie rąk. Moc uderza w bariery, moc uderza w blokady, ale tak jak mówimy wczoraj i dzisiaj, tak naprawdę chodzi teraz o to, na ile będziecie też zdeterminowani do zmiany, na ile zaczniecie robić kroki wiary. I chcę teraz, dzisiaj będzie czas powrotu, ale chcę, żeby każdy z was w poniedziałek wykonał pierwszy krok wiary. Jeśli przez chwilę przez głowę przechodzi, ale co, to właśnie to, czego najbardziej się bałeś. Ja nie mówię, że masz się w poniedziałek wdrapać od razu na swój Mount Everest. Nie. Ale masz nie tkwić w bezruchu na zasadzie, co się wydarzy po tym, jak była uwolniona modlitwa. Ta modlitwa już coś rozwaliła. Reszta należy do ciebie. W poniedziałek zrób krok. I teraz mam prośbę do każdego z was. Spójrzcie na swoich pastorów i w poniedziałek na koniec dnia albo do nich zadzwońcie. Spotkajcie się teraz wzrokiem, bo to jest pewne zobowiązanie. Albo do nich zadzwońcie, albo napiszcie o tym, co zrobiliście tego dnia. Rozumiecie? Chodzi o wiarę, a wiara bez uczynków jest martwa. Musi być ruch. Musi być ruch. Nie pozwól, żeby ten Goliat, który cię zatrzymywał do tej pory, żeby on nadal miał władzę w twoim życiu, bo się go boisz. W poniedziałek pierwszy krok wiary. Amen.